Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj nagrywamy film dotyczący firmy Prime, czyli produktów Andrzeja Głazika, firmy Prime, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ale żeby ten film jakby urozmaicić, to powiem dwie rzeczy. Przede wszystkim pierwsza rzecz, to do końca marca u nas w sklepie internetowym Ego mamy 5% rabat. Oczywiście no, każdy z was wie, no, cała Polska walczy z koronawirusem, mamy galerie zamknięte, ale my jako sklep internetowy działamy, normalnie wszystkie realizujemy przesyłki. I docelowo jakby tym punktem takim jeszcze dodatkowym robimy to, że do końca marca jest 5% rabatu. Czyli zamówicie produkty przykładowo za 500 zł, macie już na stronie internetowej z automatu minusowane przykładowo z tej kwoty 500 zł 25 zł, 5% jako. I przesyłkę jako macie gratis, bo każde jedno zamówienie powyżej 250 zł w sklepie Ego macie transport gratis. Jako firma Prima to ja powiem tylko tyle. Wszystkie produkty typu lecytyna, miks naturalny, typu Quikor, probiog omega 1, to są produkty, tak jakbym ja to nazwał, takie numer 1, czyli produkty, które najczęściej są kupowane. Szczerze, to takie produkty jak Quikor, probiog omega 1, lecytyna, mix, probiog omega 2, elektrolity plus ocet jabłkowy, takie produkty podstawowe do użytku, one są najczęściej. Ale powiem tak, u Krystiana Kachlera, gdzie już ten film nagraliśmy, ja to będę tutaj jakby dogrywał ten film ze sklepu, to tak Krystian Kachler powiedział, Wiktor, w sezonie rozrodczym nie wyobrażam sobie sezonu bez Quikoru, bez probioku omega 1, lecytyny i miksu naturalnego, plus tam siara jeszcze, siara rozród. Więc to są takie 5 produktów, które nie wyobrażam sobie teraz, gdzie jest taki okres lęgowy, to te produkty muszą być. Więc tutaj tak to robimy, teraz wybierzemy się, pojedziemy do Krystiana Kachlera, zrobimy tam taki materiał wideo o jego hodowli, o jego produktach. No i przede wszystkim, jak ja to pamiętam, po rozmowie z nim powiedział mu Wiktor, firma Prima powstała w okolicach 2000 roku, a w 2002 roku ja już ich produkty stosowałem i od 2002 roku do dnia dzisiejszego te produkty stosuję, czyli 18 lat. Przez 18 lat moje wyniki są utrzymywane na skalę ogólnopolską, więc w niedużych kwotach mogę kupić super produkty, bo tak jak tu mówimy, na przykład produkty są w cenach 15 zł, 16 zł, Frasal 16, multivitamina 26, inne produkty tak samo w granicach 30-40 zł, więc nie są duże ceny, opakowania są duże. Tyle hodowcy. Teraz siadamy w samochód i jedziemy do Krystiana Kachlera i tam nagramy dalszą część z tego materiału wideo, tak zapraszamy. Zgodnie z tym, co hodowcy mówiłem w sklepie, jedziemy teraz do Krystiana Kachlera nagrać drugą część jakby tego materiału wideo i dalszą część tego materiału. Pokażemy, jakie produkty stosuje, pokażemy coś na temat hodowli pana Krystiana Kachlera, więc zapraszamy do materiału wideo. Jedziemy teraz na drugą część Katowic i tam pokażemy po prostu, jak to wygląda w hodowli no, mistrza oddziału Katowice i przede wszystkim wybitnego hodowcy na skalę Polski. Witamy serdecznie hodowców. Dzisiaj gościmy w hodowli Krystiana Kachlera, czyli oddział 0125? 124. Katowice, połączone oddziały. Panie Krystianie, teraz no, dzisiaj odwiedziliśmy pana hodowlę, a o czym będziemy rozmawiać? No, będziemy przede wszystkim rozmawiać o produktach, karmie i produktach firmy Prima, bo ja zresztą kolega pytał, o czym będziemy rozmawiać, a najpierw się chciałem z wszystkimi kolegami serdecznie przywitać, witam serdecznie i życzę zdrowia ze względu na zaistniałą sytuację. No, będziemy rozmawiać właśnie o firmie Prima, o karmach i dodatkach wszystkich. No, lotuję na tych produktach już od 2002 roku i uważam, że naprawdę nic dodać, nic ująć. Są to super produkty, bo samo to, że nie schodzę z pudła z mistrzostwa oddziału, mistrzostwa rejonu czy mistrzostwa okręgu. A między innymi zdobyłem w 2013 roku, 2014 pierwszego wicemistrza Polski, drugiego wicemistrza Polski. Bardzo wysokie miejsca w intermistrzostwie. Także, a niezmiennie tą karmą i tymi produktami właśnie operuje, także uważam jest to naprawdę, no nie wiem, czy nie jedna z wiodących firm w kraju, nie ujmując nikomu, także polecam i uważam, że to jest naprawdę super. Zanim tutaj hodowcy, oczywiście przejdziemy do dalszej części hodowli i filmu, bo będzie to mega ciekawy film,
to ja bym chciał tylko dodać to, że wszystkie produkty firmy Prima są oczywiście dostępne w naszym sklepie e-gołąb, co wcześniej pokazywałem, ale przede wszystkim są to produkty też dostępne tu w Katowicach u... To właściwie nie w Katowicach, a w Łaziskach. Łaziska. W Łaziskach na ulicy Kamiennej 10 u kolegi Marka Zenka, znanego hodowcy i nie tylko na Śląsku, ale nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bo tłumaczył niejednokrotnie z języka polskiego na niemiecki albo z niemieckiego na polski tłumaczenia różne i jest to firma, która też nowo powstająca, o pięknym właśnie zapleczu i pięknym położeniu, także polecam naprawdę koledzy, żeby tam próbować, kto ma bliżej właśnie do, jak nie do Wiktora, a bliżej właśnie do Łazisk, to polecam, bo naprawdę te produkty i karma firmy Prima będzie dostępna w każdej chwili, także... Także hodowcy, tutaj przede wszystkim pamiętajcie o tym, że jak u pana Zenka, tak u tej przede wszystkim w sklepie Ego mamy to cały czas dostępne. Co przede wszystkim największą ciekawostką, to jest to, że zobaczcie hodowcy, na niebie u pana Krystiana armia lata, szykuje się do sezonu lutowego, tak? No z tym, że tak jak mówiłem, już mi najlepszą, jedną z najlepszych samic zabrał jasną i teraz żeśmy je wypuścili i będziemy je po prostu pilnować, żeby tam jasną pilnować. W tym sensie, że żeby krzyczeć, czy ewentualnie spróbować spłoszyć, jakby jasną zaczął atakować. Sowę stosujecie w tym roku? Sowę? Sowę nie właśnie. Trzeba się uśmiechnąć właśnie do kolegi Wiktora, żeby taką sowę załatwił i przywiózł po drodze, bo tam jeździ po całej, nie tylko po całej Polsce i po Europie, ale jak będzie przejeżdżał, to no, mamy takie tą płytę, która odstrasza też i to są wszystko te ptaki, które właśnie które straszą jastrzębie, ale... Znaczy ja powiem tak hodowcom, żeby to było w prostym, logicznym takim wyjaśnieniu. Dźwięk sowy to jest ten plus, że jastrząb automatycznie na terytorium, gdzie znajdują się sowy, nie osiedli się. Czyli w pobliżu, gdzie jest sowa, jastrząb po prostu nie osiedli swojego gniazda ze względu na to, że sowa jest dla niego drapieżnikiem i jakby przeciwnikiem. I dlatego dźwięk sowy odstrasza jastrzębia. I dlatego pan Krystian tutaj jakby popatrzył na poprzednie filmy, zawsze miał takie krrr, taki, no taki głos sowy, nie prawda? Nie tylko sowa, i no jeszcze jakieś inne ptactwo, które odstrasza jastrzębie. Jest to w tej chwili, te gołębie, kolega Wiktor pokazywał, że latają. No. A jest to właśnie włączone i no w pewnym stopniu na pewno odstrasza. Także widzimy, a my przechodzimy hodowcy do pana Krystiana tam na posesję już. Dziękujemy bardzo. A bo ja na tych produktach już od 2002 roku po prostu lotuję i stosuję środki. I uważam, że no, udało mi się w tym czasie kilka... Przede wszystkim wszystkie przez te lata zdobyłem mistrzostwo oddziału i to takiego oddziału, który do Katowice 2, jak wszyscy koledzy wiedzą, który zrzeszał 120-120 hodowców i uważam, że te produkty no, zdobyłem wtedy w tym czasie właśnie wicemistrzostwo Polski, drugiego wicemistrza Polski. Zdobyłem w tych intermistrzostwie bardzo wysokie miejsca, także no przede wszystkim jeszcze oprócz oddziału mistrzostwo rejonu, duży silny rejon, bo to Siemianowice, Mysłowice, Katowice 1, Katowice 2, obecnie Katowice 1 i 2. Jest to jeden oddział, w którym też w ubiegłym roku zdobyłem, połączonym oddziale zdobyłem mistrzostwo. I to wszystko, no nie wiem, czy aż w 100% mogę przypisywać karmie i produktom firmy Prima Andrzeja Gładzika. No a miałem to szczęście właśnie, było posiedzenie, byłem w zarządzie głównym w tym czasie, było posiedzenie prezesów
i spotkałem Andrzeja Gładzika na którymś z posiedzeń i Andrzej mówił, że produkuje karmy. Ja mówię, no to spróbujemy tych karm, bo jeszcze takich na rynku nie było. Próbuję tych produktów i tej karmy i do tej pory właśnie do 2002 roku sam robiłem, produkowałem sobie sam te karmy, no bo wiadomo, nie było jeszcze tak na rynku rozwinięte, jeżeli chodzi o karmy dla gołębi i te wszystkie produkty, no to jeździłem na targ, kupowałem karmy i sam mieszałem i komponowałem ten. Bo tutaj tak wtrącę się, pamiętam jeszcze jak rozmawiałem nawet tu z hodowcami w okolicy Katowic, to wszyscy mówią właśnie, że jeszcze 10-15 lat temu to pana pamiętają, panie Krystianie, jak pan jeździł po targach i sobie sam komponował się te karmy, prawda? No właśnie tak jak mówię, że jeździłem po targu, bo tu jest w takich Wysłowicach targ dosyć duży. Kupowało się po 5-10 kg każdego komponentu i się samo mieszało. No, a było gołębi więcej, no to naturalnie worek tego, 30 kg tego, mieszało się i się karmiło. No a później jak przyszedłem na tą karmę i na te produkty, no to już od tego czasu nie dokupujemy, nie robimy żadnych rzeczy. Teraz się pytam troszeczkę do ten, bo kupiłem karmę taką bardzo dobrą właśnie z firmy Prima. Jest to karma bez kukurydzy, bez pszenicy. I to kto ma kukurydzę, pszenicę, załóżmy, to może się to domieszać i ta karma wychodzi troszeczkę taniej, bo to wiadomo, tam komponenty są dosyć drogie, ale jest to też super karma. Panie Krystianie, jakby mógł pan wstać i pokazać ten puchar, bo tu jest taki puchar, który mamy tu akurat na kadrze kamery. Co to jest za puchar? Więc to jest puchar... Jakby można go było dźwignąć, nie wiem czy da radę, bo on ciężki pewnie jest. Goście wtedy ten. To jest waży tonę. To jest puchar, w tym małej też pokażę. To jest puchar, który zdobyłem w ubiegłym roku za mistrzostwo okręgu Katowice. Nie, te wszystkie puchary są w innym pomieszczeniu, bo jak się mogę pochwalić, ja pucharów mam ponad 1000. Ponad 1000, nie przejęzyczyłem się. Ponad 1000 pucharów. Już nie mówię o tych wszystkich dyplomach, kiedyś były. No a to teraz to jest taki dosyć cenny, jeżeli chodzi. Może tu. O właśnie, żeby tutaj było widać dosyć, fajnie, bo jest słońce dość ostre. Dosyć cenny dla mnie puchar, bo to ja nawet nie ja go odbierałem, bo odbierał pan doktor Kocot, będąc na Spartakiadzie. Jest to trzeci wynik w Europie, czyli trzeci wynik na Spartakiadzie, w intermistrzostwie, nie na Spartakiadzie, trzeci wynik w intermistrzostwie w Europie. Czyli jestem trzecim hodowcą intermistrzostwie, zresztą tu jest napisane, także tu nie jest to gołosłowne. Czyli oprócz tych ubiegłorocznych, no tak jak mówiłem, zdobyłem mistrzostwo oddziału, mistrzostwo rejonu, mistrzostwo okręgu. Bo to, mistrzostwo okręgu w dalekim dystansie, mistrzostwo okręgu w intermistrzostwie. No i w strefie na połączone okręgi. Przede wszystkim sukcesem, panie Krystianie, to ja bym może powiedział co innego jest, bo w sezonie 2019 oddział Katowice 1, oddział Katowice 2 się połączyły. To są dwa potężne oddziały tutaj na Śląsku i pomimo tego, że pan lotował wcześniej w Katowicach 1, tak? Tak. To pomimo tego, że się dwa największe takie oddziały, potężne oddziały połączyły, i tak Krystian Kachler wygrał. Może jeżeli chodzi o liczebność, bo to już nie ma potężnych oddziałów, jeżeli chodzi o liczebność, ale przy połączeniu tych oddziałów teraz jest liczebność jest dosyć duża, bo jest około 130 hodowców. No ale połączyły się te dwa oddziały i naprawdę w Katowicach w jedynce są bardzo silni hodowcy, no i u nas też rosną silni hodowcy. No i mimo wszystko zdobyłem po raz 54 z rzędu to mistrzostwo oddziału, także no, to będzie liczby mówią za siebie. Nie? W 2020 roku będzie 5-5, dwie piątki? No nie chciałbym, jeszcze nigdy nie mówiłem w zimie, że zdobędę mistrzostwa. Nie chciałbym tym razem powiedzieć, że to czas przyniesie, bo to na przykład w ubiegłym roku początek był dosyć kiepski, bo te gołębie żeśmy wprowadzali, a końcówka już była znowu super, nie? Także trudno powiedzieć. Byłem jedyny z kompletem konkursów okręgu, czyli z systemem 10-7 i robiłem wszystkie loty 10-7. No, to o czym świadczy, że to trzeba zrobić przynajmniej 70% gołębi w konkursie, nie? No to jest to, no a to, no i to, to
jest uwieńczenie. Te puchary pokazują, że to uwieńczenie. Nie wyciągałem tych pucharów wszystkich, bo na okręgowej jest. No nie wiem, to są tutaj, tam nie robić by tego zdjęcia, ale. Ale to są tylko też kolejne, to widać, to są wszystko 19 rok i tam ich mam chyba z 20. Tak jak powiedziałem, tych pucharów jest ponad 1000. Znaczy ja powiem tak, rok rocznie około 40. Te puchary przede wszystkim się komponują fajnie z produktami firmy Prima, bo kolorystycznie do nich pasują i kolorystycznie po prostu jakby takimi jakby działaniem, mówię kolorystycznym działają, bo one są z górnej półki i puchary są z górnej półki, tak? Koledzy, ja myślę, że jak przejdziecie na ci, którzy jeszcze nie przeszli na firmy, na produkty firmy Prima, znaczy się, jeżeli chodzi o produkty i o karmy, to będziecie mieli takie, nie malutkie takie te pucharki, takie za 20 zł, tylko będą takie te puchary. To nie są wyciągnięte największe puchary, bo nie chcę tutaj chodzić, bo nie wszędzie jest tak, jak potrzeba. I pokazywać te wszystkie puchary. Tak jak powiedziałem, oprócz tego, które mam w domu, takie duże puchary, to tych pucharów jest wszystkich 1000. I tego życzymy, żeby... To można policzyć 40 pucharów rocznie, bo ponad 40, 45, 48 już było takie, bo jak były tam nawet za najlepszego rotnika, no to po 20 lat jest 1000. No. Już w gojemniku lotowym, jak to można by nazwać, jeden z najlepszych gojemników na Śląsku, z tego względu, że pomimo połączenia dwóch oddziałów i tak pan Krystian no, zdominował no, konkurencję, tak? Tak bym to ja nazwał. No, to tak jak tu kolega Wiktor powiedział, no 54 raz to jest mistrzostwo oddziału, nie jakieś tam mistrzostwo sekcji mistrzostwa oddziału Katowice, 54 razy z rzędu. A na pudle na Polskę pan ile razy stał? Na pudle w Polsce też już parę razy, z tym, że ja ostatnio, kilkadziesiąt razy. Ostatnio w 12 i 13 roku, rok po roku nie udało się tam, niewiele brakło, żeby zdobyć mistrzostwo Polski. Ale ja sobie bardzo cenię właśnie mistrzostwo okręgu. Jakby nie było, to u nas jest prawie 4000 hodowców, jest to kolebka. Nie umniejszając nikomu, jest to kolebka gołębi pocztowych, także uważam, że zdobycie mistrzostwa okręgu tu właśnie na swoich śmieciach jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj mamy gołębnik już widzę lotowy, gołębie widzę w parach połączone, więc okres wylęgu gołębi to jest pewnie około kwestia tygodnia czasu. Kwestia tygodnia czasu, bo były parowane 22 lutego i uważam, że bardzo szybko się wyniosły, czyli zdrowe, tam jedna czy dwie pary no, to rokrocznie mają to do siebie, że opaźniają, ale generalnie się wyniosły super, zresztą to widać, jedna tutaj właśnie szpak siedzi z inną samicą zamknięty, dlatego tylko, że ta szpacka, jego samica była szpacka, 3 dni temu zginęła przy domu. Jaszczą zabrał, bośmy widzieli, jak Jaszczą zabrał. Samica, która miała 12 konkursu na 13. Samica miała 12 na 13 i była trzecim lotnikiem oddziału. Trzecią lotniczką oddziału. Bardzo dobra. Szkoda tej samicy, bo to była taka podstawowa samica, to był gołąb 4-letni. Będzie go na pewno w tym roku brakowało, bo nie wszystkie gołębie zdobywają 12 konkursów. Także i takie czołowe konkursy. Z tych szpaków, z tego Silver Shadow, nie? Aha. Krystian, ja takie mam pytanie, bo nagrywam film, ale cały czas mi nurtuje mnie pytanie. Po lewej stronie, po pana prawej stronie są tutaj dwa gołębie. Jest taki nakrapiany tam w celi, jest taki niebieski. Co to za gołębie? No ten akurat gołąb, ten niebieski, to jest Andrzeja Gładzika, bo kiedyś Andrzej Gładzik mi... Ale trafiłem. Andrzej Gładzik mi podarował 20 gołębi, to są to też gołębie bardzo... Bardzo dobry, jeżeli chodzi o lotniki, zresztą dwa były na tym locie narodowym i obydwa wróciły, samczyk zrobił konkurs, samiczka przyszła troszeczkę po konkursie. No to jest z kolei samczyk ten nakrapiany, bo kolega Wiktor pytał o tego samczyka, to jest samczyk, którego ojciec był najlepszym lotnikiem w Bochum. I ja tego samczyka kupiłem, no to samczyk, ten ojciec jego o numerze 60, a ten jest o numerze 49. Też bardzo dobry lotnik, też w ubiegłym roku 11, poprzednim roku 11. A też wszystko jest przedni, bo to też dopiero jest 4, teraz będzie 5-letni gołąb.
Co do rozwiązań teraz w okresie zimowym, jak to wygląda tu w Gojemniku, bo widziałem, że tam jakieś wentylatory jest wymuszane, wentylacja. No były całą zimę, były zresztą jeszcze siatka, jeżeli chodzi o boczną ścianę, to jeszcze jest. I tydzień temu żeśmy ściągnęli siatki, bo to wszystko było nakryte, czyli była jedna taka duża woliera. Od garażu, tam od płotu, aż do gołębnika wisiały siatki i gołębie po prostu były nienarażone na jaszczęby. Teraz tylko były wypuszczone przez 2-3 dni i już taka samiczka zginęła. Jeżeli chodzi o wentylację, no bo to też tam parę razy było pokazywane. A pytanie takie, panie Krystianie, jeszcze zanim pokażę wentylator, ja tak pokażę hodowcom, może pan Krystian się obrazi, że pokazuje taki ten brud, ale tutaj, zobaczcie, hodowcy, jest taka rozłożona trawa. Trawa, jak to się mówi, taka ogrodowa. I po co ona jest? To jest nieczyszczone, dlatego że Wiktor przyjechał niespodziewanie, pytał, Krystian, będzie pan w domu? Będę w domu. To ja przyjadę na kawę. No, zapraszam, przyjechał i robimy teraz ten króciutki reportaż. To z tego się po prostu nie bardzo da wyczyścić, bo to jest ta trawa taka i ten kał jest w tej trawie, ale on jest suchy, także to nie przeszkadza, bo się nie brudzą. Po co to jest? Słucham? Po co? Po co jest ta trawa? Po to jest ta trawa, bo pod tą trawą jest kratka. Kratka, żeby nic po prostu nie weszło, a żeby... No, to zresztą tu widać. O, tutaj widać ten, ja wezmę, pokażę hodowcom, czyli jest krata normalnie. Pod tą kratą jest cienka siatka jeszcze taka pół centymetra na pół centymetra, żeby nawet myszy nie wchodziły, bo nie wchodzą tu myszy. I to jest nakryte, żeby na okres taki właśnie wiosenny nie było przeciągów, nie było niepotrzebnego powietrza, bo powietrze wtedy w lecie to jest ściągnięte, to jeszcze może z tydzień czasu powietrze wchodzi tym gankiem i idzie do wolierek, do klap. No a jeszcze oprócz tego jest wymuszone powietrze, znaczy wyciągi, jest wentylator i wentylator tam jest. O, tu jest wentylator. Czyli tam pod suficie, jak tam hodowcy zerknęli. To jest wentylatory takie, które wyciągają, a to tylko używacie, kiedy gołębie trenują. Kiedy gołębie trenują, niekoniecznie. Nie? Niekoniecznie. To jak widzę, że jest za ciepło na polu, czy przy czyszczeniu gołębnika, jednak one próbują, żeby nie wdychać niepotrzebnego pyłku gołębi, który szkodzi, to wtedy załączamy wentylatory, to powietrze jest całkiem inne. Była nie. Kiedyś pani, nie chcę pani, no, pani Wiecińska, też reportaż robiła 2 czy 3 lata temu, czy 4 lata, nie wiem, bo tych reportaży jest dosyć dużo w filmiku. I powiedziała, że weszła tak jak, to jej słowa, nie moje, weszła tak jakby nie była na gołębniku, bo nic po prostu nie czuć, znaczy ja... Gdyby zamknięte oczy miała, to jakby zamkła oczy, to by nie wiedziała, że jest na gołębniku. Znaczy ja powiem inaczej, z własnej perspektywy, jako mojej oceny, ja nie czuję tu gołębi. W ogóle nawet inaczej, nawet jak załączył pan te wentylatory, ja czuję dopiero teraz ciąg, który z prawej strony tutaj mamy okno, jakby hodowcy zobaczyli. Ja stoję koło okna i ja czuję, jak tutaj już taki zawiewa ciąg. Ciągnie. No. Teraz jeszcze są okna, jest okno tam, które można pokazać. Tam jest okno. Widzę lampa, ta kwoka tutaj jest zamontowana, też na okres wilgotny chyba, dni taki. Na okres wilgoci załączamy właśnie te lampy, tu jest... żeby było wiadomo, że one są czynne. Czyli to jest ta lampa na podczerwień, która daje ciepło. Nie, ona nie daje jakby światła, tylko daje ciepło. Daje ciepło i suszy powietrze. I suszy, tak. Powietrze. No i zabija bakteria. No ale tu jest na przykład jeszcze jest tak zrobione, że tam jest drugie okno, widać, bo znaczy okno jest kratka taka dosyć duża i to powietrze górą nad tymi siatkami cyrkuluje, że po prostu nie ma niepotrzebnego, fałszywego powietrza w gołębniku, które by mogło ten gołębiu szkodzić. A uważam, że może 20% sukcesu. Ale nie sposób jest moim zdaniem wymienić wszystkich produktów, bo każdy produkt ma swoje znaczenie i jeżeli chodzi o produkty, ja uważam, że wszystkie te produkty są
dobre, na pewno nie można, bo jest nie, jest nie w stanie hodowca podawać wszystkich produktów w tygodniu, bo by brakło dni w tygodniu. Jednym z takich podstawowych, teraz przy wychowie wody, jednym z podstawowych produktów jest lecytyna, lecytyna plus kalenityna. Jest to tak, jest to bardzo wydajny środek i jest tak zgęszczony, bo nie jest w tej chwili wystudzony, on jest po prostu ciepłego wzięty i proszę bardzo, jak leje się dosłownie tak jak miód. Jest to naprawdę bardzo dobry środek, nie chcę przeholować, jeszcze troszeczkę pokażemy i naprawdę środek jeszcze jest też, jeżeli chodzi o do tego, do można dodawać inne środki, zresztą wszystkie te środki, bo ja nie jestem w stanie spamiętać kwestii podawania tych środków, ale na każdym środku jest opisane dokładnie, zresztą jak będziecie kupowali produkty w firmie tu u kolegi Furmana Wiktora, czy w firmie, tak jak powiedziałem, u Marka Zenka w Łaziskach na ulicy Kamiennej 10, to wszyscy może dostać taki po prostu folder z opisem, jak te wszystkie produkty podawać, bo są takie bardzo ładnie zrobione foldery i w tych folderach jest dokładnie napisane, jak, kiedy, co. I nie tylko te produkty, które my w tej chwili tu zareklamujemy. Czyli tu mamy lecytynę z L-karnityną. L-karnityna też jest bardzo ważna przy lotach potem 500 km. No, hodowcy, każdy musi wiedzieć, że L-karnityna zamienia później tłuszcze na energię, tak? Na energię, tak jak najbardziej. Czyli po prostu ja to zawsze tak tłumaczę hodowcom, że podawanie L-karnityny działa w ten sposób, że przez pierwsze 200 km gołąb spala swoją energię, a przez kolejne 200 km tłuszcze, ale dzięki temu, że ma L-karnitynę podaną, ma rezerwę. Rezerwę, a przez kolejne 200 km już spala tkankę już swoją, tak jakby mięśniową, gdzie już gołąb przychodzi do z domu do wycieńczony, tak? Tak. Mamy produkt Quikor. To jest najlepsza chyba moc. I to jest to po prostu tak silny produkt, jeżeli chodzi o zapachowy i jeżeli chodzi o wydajność. I że po prostu jak się go w tej chwili jest otwarty do pokazania, że jak się go powącha, to aby się 2-3 razy zaciągnął nosem, to mu łzy wyjdą, że jest tak silnym produktem zapachowym. I jest to naprawdę też jeden ze wspaniałych środków. Tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie jesteśmy wszystkiego pokazać i wszystkiego zareklamować, bo nie tędy droga. Wszystkie te produkty uważam są naprawdę wspaniałe. I następnym produktem mamy probiok. Jeszcze jest probiok omega 1, omega 2. Ja nie mam akurat tego, tej dwójki, ta dwójka jest na takim granatowym etykiecie. No i jest następny kolor, troszeczkę jest inny, ale to też jest bardzo, nie jest już tak zapachowo mocny jak Quikor, ale bardzo dobry produkt właśnie przede wszystkim przy wychowie mutków. To teraz wszystkie hodowle będą miały, jeżeli chodzi o młode gołębie. Sezon, będą miały młode gołębie. To jak najbardziej jest to jeszcze najmocniej to podawać. Przede wszystkim jest to bardzo wydajny środek. Uważam, że jest widać to podając gołębią te produkty, to widać z dnia na dzień i że jest poprawa tych mutków żywsze, nawet takie małe. Mówią, że tam 2-3 tygodnie, to on już po prostu widać, że już tam skrzydełkami rusza, bo go energia rozsadza. Wszystkim żywe kultury bakterii mamy w probiotyku omega 1 i probiotyk omega 1 powoduje to, że gołębie młode lepiej się wychowują i mamy ten kał bardzo związany, prawda? Tak, jak najbardziej. Po prostu można wziąć miotełkę i go zamiatać. No pewnie, że jak jest gołębik chory, bo to nie, ktoś tam powie, co ten karetu naopowiadał. Ale jak jest dobrze prowadzony, są zdrowe gołębie, to naprawdę kał kołomiski można z miotką zmiatać. Tak jest wszystko ładnie związane. Następnym produktem, też takim podstawowym, wszystkie rodzaje siary. Siara po prostu rozrost, siara pierzenie, siara loty. I to jest jeden z tych produktów,
Może tutaj na ten, na korek wysypać trochę. I nasypiemy, nasypiemy go. O, to jest taki, o proszę. Bardzo ładny taki ma zapach. Jakby zasuszone mleko. Mleka, zasuszone, jakby zasuszone mleko. Jest zasuszone mleko o bardzo dużym składzie witamin. I na, to jest, to też polecam hodowcom, jeżeli chodzi o, o wychów młodych, bo jest to niezbędne do rozwoju młodego organizmu. I półsiostra, bo jest po tym słynnym 303 i te gołębie wszystkie latają. Ta w ubiegłym roku, znaczy w 2019 zdobyła 12 konkursów na 13 i a rok wcześniej 14 na 14 i była w ubiegłym roku najładniejszym lotnikiem w danej kategorii w okręgu Katowice, dostała pierwszą nagrodę, a rok wcześniej, czyli w 2018 roku, zdobyła pierwszą nagrodę za standard i za wyczyn. Zdobyła w wyczynie też właśnie 14 konkursów na 14 wkładań, a jako piękność jest bardzo, nie jest dużo samica, to jest średnia samica, ale jest bardzo, bardzo ładnie ułożona, umieśniona. No jest naprawdę super, super. Także te gołębie, ja tych gołębi po tym 303 mam wnuków i synów i córek ponad 30. I no jeszcze teraz się muszą trochę postarzyć. Uważam, bo te są bardzo gonione, no bo ta samiczka też ma 8 lat i 8 lat i przede wszystkim robią komplet konkursów i nie czekają aż je gołąby przyjdzie. One po prostu siadają bardzo, bardzo szybko i bardzo fajna samica. Gołąbka w ręce i najlepszą lotniczkę, jeżeli chodzi o ten gołębik. Mnie wydaje mi się, że jest to gołąb wszechczasów. Jak długo gołębie hoduje. Zresztą tylko dorównywał jej ojciec o numerze 303. Był trzecim lotnikiem na Spartakiadzie i był w następnym roku czwartym, był trzecim lotnikiem w kategorii A i był czwartym lotnikiem w kategorii D. Ta samiczka była trzecia trzecią lotniczką w ogóle w Europie na Spartakiadzie. W następnym roku olimpijskim była szóstym gołębiem. Nie poszła na olimpiadę, ale miała wynik szósty wynik na olimpiadzie w Poznaniu. I następnym roku, była dziewiątą lotniczką w Polsce. Czyli to jest naprawdę wybitny gołąb. Z tym, że cały szkopuł w tym, że nie niesie jajek. No i zniosła jajka jako była roczna. W tej chwili jeszcze będzie latała jako ośmioletnia już w tej chwili. Możemy pokazać właśnie to, by hodowcy sobie zobaczyli. To jest... No, jest 7. Ma takie właśnie charakterystyczne pod Józek, nie, tak. Pod tym. Takie pyrki ma pod. Ja nie chcę mówić, jeżeli chodzi o nerwowa. Nie chcę mówić o numerze, bo to troszeczkę by mogło zachęcać, jakby się tak jej przyszło. Ale ona w ubiegłym roku też, to jest też najlepszy gołąb, jeżeli chodzi pod względem kilometrów, bo 3 na 13 razy wkładana to było 13 konkursów. Także to jest, no, samiczka każdego roku nie schodzi. Jak i tam jeden konkurs gdzieś tam po drodze brakuje, to jest wszystko. A tak wszystko robi każdego roku w komplecie i wszystko naprawdę szybkie. Szybkie. Potrafi być. Ona w ubiegłym roku z 700 wyprzedziła drugiego gołębia w rejonie 12 minut. Wyprzedziła gołębia. O. Także jest wyjątkowo sprawna samiczka. Także chcemy pokazać tą karmę. Naprawdę to jest karma rozpodowo-lotowa. To nie jest karma taka typowo lotowa jest, i żeby tam była zonta, bomba, ultra, czy karmy dietetyczne, super dieta, czy dieta. To jest jeszcze troszeczkę, może ktoś powie tam w tej karmie, bo ja przy wychowie młodych
dodaję, bo to worek jest otwarty, dodaję po prostu tartej bułki, znaczy bułka, suszona bułka i mielona, i do tego dodaję jakiś tam procent tej bułki, no i te młode przy takiej papce z tą bułką bardzo dobrze się chowają. Czyli jakby można delikatnie wysypać tą karmę jeszcze, panie Krystianie, na to. I zobaczcie, hodowcy, zwróćcie uwagę, tutaj delikatnie będzie taki pyłek. O, nie wiem, czy to widać. Tak, tak, to nie jest pyłek z brudu. To nie jest pyłek z brudu, tylko to jest po prostu... Pyłek zresztą widać, ziarenka. I to jest ziarenka bułki. Tak, i tu są po prostu zmielona... Tu zmielona... na przykład będzie go jeszcze lepiej widać. O, więcej tego wysypać. O, i tutaj, tu jest, i tu widać, i to jest widać właśnie tak, tą bułkę tartą. O, tu jeszcze lepiej, o, proszę bardzo. Widać tą bułkę, to tam dajemy gdzieś około 5-8% tej bułki do... A płatki ten? Płatki owsiane. Owsiane dawaliście? Płatki owsiane to ja po prostu nie poprawiam. Dajemy też, ale ja nie poprawiam karmy firmy Prima, bo mi się wydaje, że wszystkie środki, które, wszystkie dodatki i produkty, które mają być w tej karmie, procentowo są podane i to raczej nie poprawiamy. To tylko dałem dlatego worek otwarty, dlatego że tą bułkę żeśmy dołożyli do tego i to o, widać, że się kurze. No. I tutaj widać na górze, że jest właśnie bułka. O. Taka jakby na tarce potarta, ale to jest to robione na maszynie, która robi miele ziarno na drobno, na pasze. To już jest ta karma rozpłodowo-lotowa z firmy Prima. To jest rozpłodowo-lotowa z firmy Prima i to jest naprawdę dobra karma. I tak jak mówię, jak jest worek otwarty, ktoś przyjdzie z kolegów odwiedziny, no to no, ale karma, nie? No to proszę bardzo, dałem teraz adres jest na miary na sklepy i proszę bardzo, proszę sobie jedźcie, czy zamówcie, czy jak, nie? Tutaj przede wszystkim chcemy hodowcom pokazać to, bo każdy hodowca stosuje inne firmy. Jeden stosuje firmę Prime, drugi stosuje inną firmę. I tak naprawdę w każdej innej firmie są znakomite produkty, bo jeżeli by te produkty nie były dobre, to firma by po roku już nie istniała na rynku. Firma Prima jest to firma, która 20 lat, dobrze mówię? 25 lat chyba nawet. 20. Od 2000 roku. Prima, nie, znaczy się, firma jako firma jest na pewno duża na rynku, ale jeżeli chodzi o karmy, bo nie wiem co tam, coś innego, jeżeli chodzi o karmy i produkty, to 2000 rok, czyli równe 20 lat. Panie Krystianie, jak można pokazać właśnie ten Quikor jeszcze i probieg Omega 1 jako opakowania tylko? Jakby pan tylko mógł pokazać opakowania Quikora właśnie i probioka Omega 1, bo to są takie dwa teraz bazowe, podstawowe produkty na okres rozrodczy, prawda? Tak, to. Czyli tu mamy, o, widzicie, hodowcy, to jest probiok Omega 1, to teraz wiadomo, przy okresie wychowu gołębi młodych, no to jest hit. No i jeszcze ten Quikor tutaj mamy. Quikor, no to są to takie i bakteriobójcze i... A są to produkty sypkie, więc lecytyną można tam właśnie z L-karnityną to zwilżać, nie? Lecytyną z L-karnityną. Jeszcze jeżeli chodzi o można na oleju rzepakowym czy lnianym oleju kupić w markecie olej i tym olejem to zwilżyć i żeby z kolei nie powielać niejednokrotnie tych środków, bo one mają też swój termin w tygodniu, nie? Także, dokładnie. No, ale to są naprawdę wspaniałe. Tu jest elektrolit ATP, wszystko w tym elektrolicie, niesamowicie wydajny. Są witaminy, proszę, to jest z kolei elektrolit inny. Omega, bo elektrolit ATP dajemy hodowcy, bo to można tak, jakby to kiedyś Andrzej Głazik powiedział, że elektrolit, na przykład Omega możemy dawać po locie, a elektrolit ATP przed lotem, bo ATP daje tą gołębiowi energię. Dokładnie, a po locie Omega regeneruje tak. Organizm po locie, nie? Więc to się różni, no, po prostu nie, Omega z ATP. To tu jest z kolei multivitamina, no są to środki, to samo, to nie jest jakiś stary środek, tylko one mają to do siebie, że po prostu robi się próżnia i są w dobrze przechowywane. To jest u mnie, był w garażu i to było w firmie Prima, jak dostajemy, to dostajemy produkty takie, nie? Znaczy pełne, okrągłe. No nie, tu jest też jeszcze ta karnityna, lecytyna.
z glukozą, to to możemy też ewentualnie posypać, jeżeli chodzi o tą lecytynę. Także naprawdę jest to, są to wspaniałe produkty. No i te, przede wszystkim te elektrolity, witaminy, no wszystkie te produkty i są przede wszystkim wydajne. Wydajne i widzę po moich gołębiach, że jakby się przerwał, nie podawał, a jak się podaje, to widać, że to po prostu działa na energię, na wygląd gołębi, na błysk, na wszystkie rzeczy, które gołąb... No to jest gołębnik z kolei dla samic wdów. Tu przebywają samice wdowy i tak po prostu siedzą na tych siadakach, jak jest w tej chwili, z tym, że tak, jeżeli chodzi, żeby się nie parowały, to tutaj tam są zresztą haki pod samymi budkami, pod samymi siedlikami, są haki takie powieszone i tu przychodzi siatka stamtąd, pod spodem, pod tym i tu zresztą tu widać te haki. To jest powieszona siatka o oczkach 4x8 i ta siatka jest zawieszona i ona po prostu jest taka troszeczkę luźna. Czyli takie ala druty. Druty, takie druciana siatka. Te samiczki nie parują się, dlatego że jak zlatuje na tę siatkę, to te siatki są ruchome i po prostu jest naprawdę spokój z parowaniem się samic. Ja w ubiegłym roku jedna samiczka mi zniosła jajko, a było ich 50 i parę sztuk. Tak? Czyli po prostu te samice mają uniemożliwione jakby siadanie na ziemi? Tak. Siedzą tylko na siodełkach? Bo jak spadną na te druty, to jest nimi niewygodnie? Nie mogą, nawet aby się chciały parować, to ta siatka jest taka dosyć ruchoma, no nie pasuje, to nie ma kątów, nie ma takiej możliwości, żeby jeszcze ja na przykład, jest dlatego ta ściana, że jak widzę, że mają się dwie samice do siebie, to wieszam też siatkę tu i jedna samica idzie na jedną stronę, druga samica na drugą stronę. Wtedy jest bezpieczne, że się nawet tam gdzieś kończenie. Czyli tak jakby oddziela pan te przedziały jeszcze na pół? To jeszcze przedziela na pół, zresztą są dwoje drzwi. I drzwi są też łamane, żeby było je lepiej zgiąć i tak samo tamte drzwi są łamane. No, żeby nie było, że firma Prima nie jest stosowana, to tu mamy najlepszą reklamę. Produkt tam Frasal widzę, wykorzystany. Nie, naturalnie. Produkt Frasal wykorzystany. To nie jest naprawdę, koledzy, żeby się mnie źle nie zrozumieli, to nie jest kwestia jakiejś tam reklamy. To co ja stwierdzam fakty. Stwierdzam fakty, zresztą mam kolegów, którzy też tu ze mną są, teraz jest Józef Styra i Artur. Także oni to samo mogą potwierdzić, że inaczej tam mamy. Wychodząc z gołębnika, tutaj podejrzeliśmy u pana Krystiana jeszcze, co w tym ekwipunku się znajduje. To jest taka pomieszczenie, tam widzę, jest umywalka, jest jakieś mydło, tam płyny do dezynfekcji, wiadomo jak to w każdym gołębniku. Ale panie Krystianie, tutaj widzę, że jest taka półeczka i jakby można powiedzieć, co tam w tej półeczce jest, bo to pewnie nie jednego będzie interesowało. Półeczka podręczna i proszę bardzo, to nie było, możecie koledzy wierzyć, to nie było teraz powkładane, tylko to jest z tych produktów, po prostu te produkty używamy. Właśnie ten probiog omega 1, który pan mówi, że nie ma, właśnie to to jest ten właśnie probiog omega 2. Jest ta dwójka, którą myśmy tam nie pokazali, jest, są środki. Siara pierzenie. No jest. No jest ten Quickorn, jest. A tam daleko jeszcze w kącie co tam jest? Jakiś kruk, coś tam? To jest to kąpielowo taka, to nie firmy Prima, to... No jest właśnie ta lecytyna plus karnityna, także to jest podręczne. No i tam od góry widzę jeszcze ten ATP jest, o. Jeszcze jest ATP, to też teraz właśnie podajemy, także to są środki, które na bieżąco dajemy, także nie to do sfilmowania, tylko że podajemy je na bieżąco. Także... A w prysznicu się kąpiecie czy gołębia? Co? W prysznicu się wykąpiecie czy gołębia? Pod prysznicem raczej w lecie to my. Także hodowcy, tak to wygląda. Ja tutaj jeszcze tylko tak pokażę, że gołębniki są nadal w zabudowie jeszcze tej
zabudowie tej jeszcze pozimowej, tak? Pozimowej, to ta ściana jest do, to taka poskręcana, bo siatki były tam, tu widać po prostu. Siatki były zawieszane na tych hakach i zawieszone tam na hakach. I cała ta woliera jest zakryta w zimie od początku do samego końca. Gołębie jeszcze całą zimę po prostu chodzą po ziemi i, no, i są na powietrzu, fruwają, mają te żertki takie i jeszcze tu żeśmy też dwie takie żertki. Tam widzę gołębnik gołębi młodych jest oczywiście w takim jakby uśpieniu, czyli tam gołębi młodych nie ma. Ile gołębi będziecie wychowywać w tym roku dla siebie? Nie za dużo, dlatego że chcemy to kategorycznie ograniczyć, bo to też ze względu człowiekowi nie ubywa lat, tylko przybywa. Ale zapewne około 50 będzie. Ile? 50. 50 na pewno. Zakładamy, że około 50-60 gołębi. O, dlatego i to jest też właśnie taka prośba do hodowców, że tutaj na sam koniec właśnie filmu, panie Krystianie, to co nawet przy kawie rozmawialiśmy, że w tym roku chcecie takie przygotować jakby kilka pakietów dla takich gołębi ze swojej hodowli dla hodowców, czyli po prostu jak ktoś będzie zainteresowany, to może do pana Krystiana dzwonić, pan Krystian wtedy takie pakiety po 6 gołębi przygotuje do lotu, tak? Nie ma problemu, naprawdę. Ja tu nie chcę zachwalać, bo tych gołębi nie ma aż tak dużo, aż za dużo, ale naprawdę warto, bo jest już, nie chcę się powtarzać, tak wyselekcjonowany gołębi jeszcze nie był jak jest. My mamy ograniczonych w ubiegłym roku ponad 100 ileś gołębi, zresztą poszły gołębie w stosunku na wystawie, były sprzedane jeszcze później te dużo kolegów hodowców, jedną samiczkę, ten samczyka do samiczki i tak dalej. Żeśmy te gołębie pozbyli, a zostało człon gołębnika, no i gołębie już też wiekowe, takie po 15 lat, ale to już też tylko będą po prostu jako mamki po tych gołębiach, po wdowcach, jako mamki wychowywane i usuwane, bo to są naprawdę przepiękne te gołębie. Tu panie Krystianie się tak cofnę, czyli po prostu podsumowując, jak będzie ktoś zainteresowany gołębiami, no to tutaj numer telefonu, panie Krystianie, do pana. 501-285-585. Czyli ktoś jak będzie po prostu chciał dzwonić, to tutaj hodowcy, no takie jak mówimy, po 4, po 5, po 6 takich gołębi pan Krystian po prostu chce przygotować, bo to tak, to mówimy zawsze. Jeden gołąb jak się kupi, to do gołębnika rozpłodowego, ale już do gołębnika lotowego, to młodych to lepiej sobie kupić 4, 5, 6, żeby po prostu jakby wypróbować całą taką jakby szczep. I na pewno jak ktoś gołębie nabędzie, bo nabywają już przez tyle lat hodowcy i nie ma takich, żeby pewnie, że jak jest dobry hodowca, to zrobi pożytek z tego, a jak jest mierny hodowca, to i mierny wynik. To my dobrze, wszyscy wiemy, że tak jak znałem Pawła Radwańskiego, to też mówi, że niektórym hodowcom szkoda tych gołębi, bo wszyscy myśleli, jak wzięli od Pawła Radwańskiego, od mistrza Polski gołębie, to już myśleli, że będą też mistrza Polski. To nie tędy droga. To trzeba troszeczkę pracy włożyć i trzeba troszeczkę zębów zjeść na tym naszym sporcie. Panie Krystianie, tak się tutaj cofnę, bo tam widzę od góry jeszcze są takie gołębniki, widzę porobione, tam jest gołębnik lotowy z tej drugiej jakby drużyny waszej, tak? Tam jest to, teraz jeszcze tam pod tą wolierą, to jest gołębnik rozpłodowy, ale rozpłodowy tych gołębi, które zostaje wycofane po 7 latach. To jest naprawdę, bo my jako z tego roku wycofuję, nie wycofaliśmy w tym roku tych 7-letnich, sami dlatego, że ta jedna nie niesie, to te siostry jeszcze będą potrzebne do lotania, ale tam jest gołębnik, którym są gołębie, jako 7 lat nie są wycofane z lotów już, 7 lat pracowały na to, żeby mogły być na wolierze latającej i tam jest woliera latająca, z tym, że to miały też tak zrobione tą wolierę na zimę, żeby się mogły wychodzić spokojnie na powietrze. A ta siatka tam koło dachu, jakby patrząc, to po co ona jest przymontowana? żeby nie siadały na dach? Ta siatka, żeby z kolei młode, bo młode są nawet, są takie sznurki powieszane, co przyzwyczaiły się do nich, na tych drutach, ale ta siatka, żeby młode tam nie siadały, bo tak jak latały, to wszystkie tam siadały, a nie na głębi. Jak żeśmy to zrobili, to przestały tam siadać.
i siadają na gołębnik. No, gołębnik młody jest pusty, wyczyszczony, wydezynfekowany. Przygotowujemy go do lotów, na ten nowy przychówek, na tych 50 parę mutków, a reszta, tak jak mówię, że jak koledzy będą chętni, to z miłą chęcią i naprawdę to taki jest dobry sort, także uważam, że nie będę się musiał wstydzić i te gołębie po prostu będą się spisywały, czy w rozpłodzie, czy w lotach. Także hodowcy, dobry lot? Zresztą u Pawelca w ubiegłym roku, w tym poprzednim roku gołąb zarobił 20 tysięcy, w następnym roku też gołąb zarobił, tylko nie dla mnie, tylko tam wziął hodowca z Ameryki, ze Stanów. A w ubiegłym roku... Gabriela Serafina pozdrawiamy oczywiście, bo to Gabriel Serafin z Chicago. Pozdrawiamy. A w ubiegłym roku przyleciało 13 gołębi z tego... Nie, z Nowego Jorku. No, z tego ostatniego lotu, no to mój gołąb był między innymi, tak, ja cholera prawie się ściągał na ten pierwszy skrajny gołębnik, a był z tego gołębnika z prawy i też był ósmy, ale to też ktoś kupił tego gołębia na wspólny gołębnik, nie? I przez to nie było Kalera Krystiana, ale gołąb był też jako ósmy, jakby był nieprzelatowany, to kto wie, czy by nie był pierwszy. Nie? Dokładnie. Także hodowcy, dobry lot. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego i przede wszystkim... Jeszcze raz wszystkim życzę dobrych lotów, dobrych, sprzyjających wiatrów i dużo, dużo, dużo zdrówka i satysfakcji. Pozdrawiamy. Dziękuję.